Trudne do wyjaśnienia tajemnice towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Postęp techniczny poszerza jednak naszą wiedzę, dzięki czemu nie ustają wysiłki nad rozwikłaniem najbardziej frapujących zagadek współczesności. Badacze tajemnic. 5 lipca 1969 roku. 40 minut po północy. Policja Vallejo, słucham. Chciałbym zgłosić podwójne zabójstwo. Brutalna zbrodnia w sercu Kalifornii. W parku 1,5 kilometra na wschód od Columbus Parkway w brązowym aucie znajdziecie dwoje małolatów. Dwa młode ciała podziurawione kulami. To był Luger, kaliber 9 mm. Zgłaszający wie aż zbyt wiele o zbrodni. W zeszłym roku też zabiłem parkę. Żegnam. Na policję dzwonił właśnie Zodiak. Zodiak, morderca z San Francisco. Okolice San Francisco były scenerią serii niewyjaśnionych zabójstw, których dotyczyły zaszyfrowane wiadomości. I fałszywe tropy. Tajemniczy, seryjny morderca kilka lat terroryzował północną Kalifornię. Atakował znienacka, by natychmiast zniknąć. Zbrodniom towarzyszyły listy z zakodowaną treścią. Kryptogramy Zodiaka to jedna z najciekawszych takich spraw w historii Ameryki. Pojawił się pod koniec lat 60. Początkowo atakował na uboczu przypadkowe młode osoby. Później w biały dzień w zamożnej dzielnicy San Francisco. Kiedy zagroził zaatakowaniem szkolnego autobusu, wybuchła panika. Szkolna dziatwa to idealny cel. Któregoś ranka powystrzelam cały szkolny autobus. Najpierw przestrzelę przednią oponę, a potem będę kropił do wyskakujących dzieciaków. To był morderca nowego rodzaju. Ludzie nie byli przygotowani na takiego psychopatę. Wraz z kolejnymi zbrodniami policja coraz usilniej tropiła sprawcę. To patologiczny zabójca, psychopata. Policja przypisała mu 5 ofiar. Dwoje z Beneshi, młodą matkę z Vallejo, studentkę z nad jeziora Berryessa i taksówkarza z San Francisco. Zodiak jednak przypisywał ich sobie 37. Każdy psychiatra stwierdzi, że to człowiek ciężko chory. Zabójstwa nagle ustały. Nie było wiadomo, kto to ani gdzie jest. Wskazywano różne przyczyny nieuchwytności mordercy. Jedni przypuszczają, że zmarł, inni, że wyjechał. Poszukiwania jednak trwają. Nasza ekipa udaje się do San Francisco, by sprawdzić nowe informacje na temat Zodiaka. Zajmie się też nowym podejrzanym w sprawie. W tym celu skontaktuje się z informatorem i odtworzy nagranie głosu nowego podejrzanego, jednej z wielu osób, które słyszały Zodiaka.
Bez obaw, bez obaw. Laboratoryjna część ekipy przeprowadzi badanie śladu DNA podejrzanego. Wykorzystuje się je zwłaszcza w nierozwiązanych dochodzeniach. W miejscach zbrodni nasi badacze razem z ówczesnymi śledczymi poszukają nowych materiałów dowodowych. Myślę, że zaplanował to z sadystycznych pobudek. Na podstawie 4 listów podpisanych przez Zodiaka spróbują rozszyfrować jego kod. Przy użyciu nowoczesnych technik zrekonstruują też jego prawdopodobny dzisiejszy wygląd. Przez lata podejrzewano o te zbrodnie tysiące mężczyzn. Znaleźli się wśród nich seryjny morderca Ted Bundy oraz Johnny Bomber Ted Kaczyński. Jednego podejrzanego policja mogła jednak przeoczyć. Sprawa Zodiaka jest dziwniejsza od fikcji, a jednak się wydarzyła. Morderca rzucił wyzwanie społeczeństwu. Tom Voight poszukuje Zodiaka od 1997 roku. Sporządził listę podejrzanych z obciążającymi ich dowodami. Chce ustalić, kto to był, ustalić jego nazwisko i motywy. Tom uważa, że ma nowego podejrzanego. Od 12 lat wskazuje się na innych podejrzanych, ale według mnie ten jest najpewniejszy. Zgłosił się do niego anonimowy mężczyzna, zapewniający, że zna tożsamość Zodiaka. W drodze na spotkanie na nabrzeżu w San Francisco towarzyszy mu badacz David Morris. To dziwak. Ciężko będzie odsiać ziarna od plew. A naciskanie go nic nie da, bo się zatnie i koniec. Niejeden boleśnie się o tym przekonał. Informator kryje się pod pseudonimem Poszukiwacz Złota. Zorientowałem się, że to seryjny morderca zwany Zodiakiem 23 lutego 1986 roku. Podał mi kilka szczegółów jego zabójstw, które mógł znać tylko sprawca. Wzbudzał strach. Poszukiwacz Złota twierdzi, że dysponuje materialnymi dowodami. W tym fotografią mordercy. Zdjęcia z lat 60. pasują do portretu pamięciowego Zodiaka. Opinii publicznej pozostaje nieznany jeszcze bardziej przekonujący dowód. Bez obaw. W celu wyjaśnienia tajemnic jednego z najsłynniejszych seryjnych morderców naszych czasów udaliśmy się do San Francisco. W San Francisco opublikowano listy od mordercy. Zodiak mylił trop, dzwoniąc na policję i wysyłając zaszyfrowane wiadomości. Po drugiej potwierdzonej zbrodni wysłał do lokalnych dzienników, w tym San Francisco Chronicle, tajemnicze listy. Nazwany Zodiakiem, od użytego w nich znaku przypominającego logo firmy zegarmistrzowskiej, łącznie sporządził 4 takie kryptogramy. Kryptogram, zakodowany tekst zapisany kombinacją liter lub znaków. Jak zapewniał, w ich treści ukrył swoje nazwisko. Pierwszy list, nazwany od łącznej liczby zawartych w jego 3 częściach znaków 408, w ciągu jednego dnia rozszyfrowało małżeństwo z North Salinas. Zaczynał się tak. Lubię zabijać, bo to wielka frajda. Według niektórych część listów Zodiaka służyła wyłącznie zmyleniu policji.
Do dziś rozszyfrowano jedynie 408. Z pozostałymi nie uporali się nawet kryptolodzy CIA, FBI i wywiadu Marynarki Wojennej. Nasi śledczy badają kwestię nowego podejrzanego. Ich informator o pseudonimie Poszukiwacz Złota pokazuje zdjęcia, na których widnieje dziennikarz i filmowiec z San Francisco Richard Gajkowski. Jesteś absolutnie pewien? To Zodiak, seryjny morderca. Gajkowski zmarł w 2004 roku. W okresie morderstw Poszukiwacz Złota pracował z nim w drugoobiegowym piśmie. Oprócz zdjęć posiada nagrania rozmów z Gajkowskim z lat 80., kiedy zaczął podejrzewać, że to on jest Zodiakiem. Nagrałeś kilka rozmów z Richardem? Tak, mam 10 godzin nagrań z kilku miesięcy. Miał charakterystyczny głos. Tak, specyficzny akcent. Nagrania pozwolą porównać głos Gajkowskiego z tym, który słyszała policyjna dyspozytorka. Tom Voight i David Morris otrzymują nagrania od Poszukiwacza Złota. Na ich podstawie spróbują ustalić, czy Gajkowski był Zodiakiem. Mogą pomóc wyjaśnić tę sprawę. Badawcza część naszej ekipy w miejscach zbrodni porównuje ślady genetyczne z materiałem dowodowym, co może powiązać nowego podejrzanego z zabójstwami. Paul Halls jest szefem pracowni kryminalistycznej kalifornijskiego hrabstwa Contra Costa. Towarzyszy mu pisarz Michael Butterfield. Nowoczesna technologia może pomóc ustalić tożsamość Zodiaka. Jeśli policja będzie miała podejrzanego, zebrany materiał dowodowy pozwoli powiązać go ze zbrodniami. Pierwsze badane miejsce zbrodni to Lake Herman Road w kalifornijskiej Benicji. Tamtego wieczoru służbę pełnił tu Pierre Bidou. Myślę, że zaplanował to z sadystycznych pobudek. Ofiarami byli wtedy 17-letni David Faraday i 16-letnia Betty Lou Jensen. Sprawca podszedł do ich zaparkowanego samochodu i zastrzelił ich. Chłopak osunął się w drzwiach. Jeszcze oddychał, ale to była agonia. Niestety nie jest możliwe genetyczne badanie materiału dowodowego z miejsca zbrodni. Zabójca nie zbliżył się do ofiar na tyle, by pozostawić jakiekolwiek ślady biologiczne. Ekipa przenosi się na odległe o 13 km miejsce drugiej zbrodni, park Blue Rock Springs w Vallejo. Detektyw Ed Rust był jednym z pierwszych tam przybyłych. Późnym wieczorem 4 lipca 1969 roku Zodiak zaatakował dwoje młodych ludzi siedzących w zaparkowanym samochodzie. Około północy podjechał do nich tajemniczy osobnik, wysiadł, zaświecił do środka mocną latarką i oddał kilka strzałów. 19-letni Michael Majou przeżył napaść, 22-letnia Darlene Ferrin nie. Rust znalazł ją w fotelu kierowcy z 5 ranami postrzałowymi piersi i ramienia. Zgon nastąpił w karetce 38 minut po północy. Majou leżał obok samochodu obficie krwawiąc z 4 ran, w tym twarzy.
Mimo ciężkich obrażeń był w stanie rozmawiać z detektywem. Zatem z jego zeznania wynika, że napastnik w ogóle nie dotykał ofiar. Nie wsiadł do ich auta? Podszedł do niego, ale nie odezwał się ani słowem. Po prostu wyjął pistolet i strzelił. Napaść bardzo przypomina tę z Lake Herman Road. Z tą wiąże się jednak ważny materiał dowodowy – głos zabójcy. 40 minut po północy Zodiak dzwoni na policję. Policja odebrała zgłoszenie. Dyspozytorką była tej nocy Nancy Slover. Oto ona. Policja Vallejo, słucham. Chciałbym zgłosić podwójne zabójstwo. Mówił monotonnym głosem, jakby wyuczył się tekstu lub go czytał. Kiedy próbowałam go spytać o cokolwiek, kim i gdzie pan jest, nazwisko, adres, mówił głośniej, żeby zagłuszyć moje słowa. W parku 1,5 kilometra na wschód od Columbus Parkway w brązowym aucie znajdziecie dwoje małolatów. Słychać było kpinę w jego głosie. W zeszłym roku też zabiłem parkę. Mówił coraz groźniej, aż zakończył niepokojącym żegnam. Pomyślałam, o Boże, właśnie rozmawiałam z mordercą. 27 września 1969 roku. Osiemnasta 15. Jezioro Berryessa, Kalifornia. Zodiak w masce kata podchodzi do dwojga młodych ludzi. Ucieczka jest niemożliwa. Związuje ich. I sięga po nóż. Na razie nie udało się znaleźć materiałów dowodowych umożliwiających zbadanie DNA. Paul Halls i Michael Butterfield przybywają na miejsce trzeciej zbrodni, jezioro Berryessa w hrabstwie Napa. Czeka tu na nich Ken Narlow, główny śledczy dochodzenia. Młodzi zostawili wóz tam, na wzniesieniu. Zabójca musiał go zobaczyć i uznać to za okazję. Zaparkował przy nim i zszedł tamtą ścieżką. Ponownie ginie tylko jedna z dwóch ofiar Zodiaka. 22-letnia Cecilia Shepard. 20-letni Brian Hartnell przeżywa, ale w rozmowie z policjantami w szpitalu nie jest w stanie zidentyfikować napastnika. Usiłowałem z nim rozmawiać. W pobliżu miejsca zbrodni znaleziono ślady butów. Ten typ był na wyposażeniu wojska. Sprawca zatem mógł być żołnierzem. Z tego, co Narlow mówił o odciskach butów, wynika, że sprawca zszedł prosto tamtym zboczem, nie trawersując. Musiał więc być dość sprawny fizycznie i zaskoczył ofiary. And still maintaining a surprise.
Ale mówiłeś, że był w przebraniu, zwróciłby uwagę kogoś na brzegu. Po co mu ono, skoro zamierzał uśmiercić ofiary? Albo dla osobistej satysfakcji, albo chciał zostać zauważony. Żeby w wiadomościach powiało grozą. No właśnie. Nasi śledczy przypuszczają, że nieodkrytych dotąd informacji może dostarczyć sznur, którym Zodiak skrępował ofiary. Wiadomo, że miał ze sobą sznur. Hartnell zeznał, że zauważył u niego rękawiczki, ale sznura musiał wcześniej dotykać gołymi rękami. Wtedy zostawiłby na nim DNA. Ekipa występuje do biura szeryfa Napy o udostępnienie sznura do badania genetycznego. Modus operandi Zodiaka nad Beriesą był wyraźnie odmienny. Pojawiła się maska kata. Zmieniło się narzędzie i przebieg zbrodni. W dodatku na jej miejscu zostawił on wiadomość. Po napaści Zodiak umieścił napis na drzwiach samochodu Hartnella. Przekreślony okrąg. A pod nim daty poprzednich zbrodni, między innymi 27 września 18:30 nożem. Większość wiadomości Zodiaka miała formę listów i kryptogramów do gazet. Najbardziej znany z nich nazwano 408. Zodiak podzielił wiadomość na trzy części, które wysłał do trzech miejscowych redakcji. W jednej z nich napisał, iż zawiera ona jego tożsamość. Dan Olson kieruje kryptoanalityczną komórką FBI. Łamiemy szyfry dla FBI. Jego zespół poświęcił kryptogramom Zodiaka wiele czasu. Kryptogramy Zodiaka to jedna z najciekawszych takich spraw w historii Ameryki, ponieważ trzy z nich pozostają nierozszyfrowane. Poza tym nie udało się wyjaśnić jego zbrodni. Być może więc rozszyfrowanie którejś z tych wiadomości pozwoli ustalić jego tożsamość. Podczas gdy 408 stał się najbardziej znanym kryptogramem, najbardziej tajemniczym jest 340. Oto list 340, który intryguje nas od 40 lat. Nowa hipoteza kryptologa być może w końcu ujawni ukryte przesłanie. Kryptogram prawdopodobnie jest podzielony na dwie części, po 10 wierszy. Dan Olson dostrzega pewną prawidłowość w tych sześciu wierszach, kiedy umieści się je obok siebie. Kopię listu umieszczamy obok oryginału, a następnie przesuwamy w górę, tak żeby jej wiersz 11 zrównał się z pierwszym. Według nas w tych trzech wierszach zawiera się przesłanie listu. W pozostałych być może również, ale mogą też być zbędne. My jesteśmy przekonani, że te trzy coś znaczą. Mamy nadzieję, że upublicznienie tej hipotezy zainspiruje kogoś do odczytania tego kryptogramu. Tom Voigt i David Morris przyglądają się kryptogramowi 408. Wydaje im się, że odkryli w nim element wskazujący na nowego podejrzanego. W liście napisał, że ten kryptogram zawiera jego tożsamość. I na samym środku widnieje słowo Gajk, pseudonim Gajkowskiego.
Kiedy stał się podejrzanym i wyszło na jaw jego pseudo, uznano, że to zbyt oczywiste. Tylko dlaczego nikt nie zwrócił na to uwagi? Wciąż do tego wracam. Inni nie wierzą w związek Gajkowskiego ze zbrodniami. Bob Loomis pracował z nim w Morning New Gazette z kalifornijskiego Martinez. Nie chce mi się w to wierzyć. Jeśli chodzi o wyraz Gajk w liście Zodiaka, to Dick Gajkowski rzeczywiście używał tego pseudonimu, ale inaczej pisanego. Zawsze się podpisywał jak na tej pocztówce. G-A-I-K. A nie jak przytacza Wojt, G-Y-K-E. Z szyfrów Zodiaka można wyczytać różne rzeczy, ale ta sprawa wydaje mi się naciągana. Bob uważa, że Gajkowskiego nic nie łączy z zabójstwami Zodiaka. Mam listy od niego z 68, z czasu zbrodni nad Lake Herman. Wynika z nich, że był wtedy w Albany, a nie na zachodnim wybrzeżu. Nie mógł dokonać napaści nad Lake Herman, będąc na wschodzie. Bob Loomis wierzy, że to dowód niewinności Gajkowskiego. Liżąc znaczek naklejony na tę kopertę, Gajkowski mógł zostawić na nim wystarczającą do badania materiału genetycznego ilość śliny i komórek naskórka. Uwierzę w winę Richarda dopiero, kiedy wykaże ją badanie DNA. Listy od Richarda Gajkowskiego do Boba Loomisa zostają poddane badaniu genetycznemu w laboratorium Bot Technology. Dr Angela Williamson spróbuje pozyskać z nich profil DNA, który będzie można porównać z próbkami DNA pobranymi z miejsc zbrodni. Takie ślady zbliżeniowe to na przykład niewidoczne komórki naskórka. Skupię się na obszarach, których mógł dotknąć ten, kto napisał i wysłał listy. Wyciągając kartkę z maszyny do pisania, tu zostawia się ślad kciuka. Zbadam też okolice zagięć. Materiał pobieram zwykłym patyczkiem higienicznym ze zwilżonym jednym końcem i suchym drugim. Następnie zajmiemy się kopertami. Ta jest wciąż zaklejona. Rozerwano ją z boku, więc poszukamy śladów śliny na kleju. W Kalifornii nasi śledczy starają się ustalić tożsamość słynnego seryjnego mordercy Zodiaka. Zajęli się nowym podejrzanym. Richard Gajkowski przypomina sprawcę z rysopisów, a jego pseudonim widnieje w jednym z kryptogramów Zodiaka. To niesamowite, że po tylu latach otrzymujemy nowe materiały dowodowe. Tom Voight i David Morris przesłuchują nagrania telefonicznych rozmów Gajkowskiego z ich informatorem, poszukiwaczem złota. To zabójstwa w złotych kajdankach. Wykasuję wszystko, co nie jest głosem Gajkowskiego. Zostawię tylko jego monolog z pewnymi elementami tła i szumów. Postaram się obciąć syczenie, żeby głos był wyraźniejszy i głośniejszy. Nagrania te mogą rozstrzygnąć, czy Gajkowski to Zodiak. Nie ma żadnych nagrań telefonów Zodiaka, niestety to tylko plotka. Gdyby były, wykorzystalibyśmy spektrogramy do porównania ich z głosem Gajkowskiego. Tom i David zwracają się do trzech osób, które słyszały głos Zodiaka.
Dwie rozmawiały z nim przez telefon, a trzecią jest mężczyzna, który przeżył napaść nad jeziorem Berryessa. Słysząc czyjś głos przez telefon, oczywiście można go rozpoznać. Badacze wierzą, że Nancy Slover, dyspozytorka z Valihoe, która odebrała telefon od Zodiaka, jest w stanie rozpoznać głos ich podejrzanego. Nancy słyszała go wyraźnie, a co więcej, kiedy zadawała mu pytania, podnosił głos, żeby ją zagłuszyć. Ona nadaje się do tego najlepiej, bo słyszała go przez telefon, tak jak w naszych nagraniach. Nancy Slover jest jedną z niewielu osób, które słyszały głos Zodiaka. Pytałam mojego neurologa, czy to możliwe, żebym pamiętała ten głos po tylu latach. On uważa, że możliwe. Doświadczenia traumatyczne albo zmieniające życie pozostają w podświadomości i pod wpływem różnych czynników mogą się ujawnić. Dopóki nie złamie się kodu, nie wiadomo, czy te litery coś znaczą, czy są przypadkowe. Bez obaw. Ostatni fragment. Jeszcze bardziej przypomina głos z telefonu niż pierwszy. Puść to jeszcze raz, Tom. Wystarczy. To jest bardzo podobne do jego żegnam. W drugiej części w jego głosie jest być może więcej emocji. To ten sam głos. Wydajesz się przekonana. Bo jestem. Dotychczasowe głosy w ogóle nie były podobne do tego. Według mnie to właśnie ten mężczyzna zadzwonił na policję Valihoe w pierwszych godzinach 5 lipca 1969 roku. Tak mówi mi przeczucie. To nagranie budzi we mnie taką reakcję, że w tej chwili nie chcę słuchać go ponownie. Paul Halls i Michael Butterfield udają się na miejsce ostatniego potwierdzonego zabójstwa Zodiaka. Presidio Heights w San Francisco. 29-letni Paul Stein otrzymał pojedynczy strzał w potylicę. Wieczorem 11 października 1969 roku Zodiak zatrzymał taksówkę, prawdopodobnie na rogu Mason i Gary. Kazał się wieść na róg Washington i Maple. Nie wiadomo dlaczego taksówkarz pojechał przecznicę dalej, na róg Washington i Sherry, gdzie Zodiak strzelił mu w potylicę. Taksówkarz Paul Stein zginął gdzieś tam, gdzie stoi ten samochód. Jeśli dobrze pamiętam, byli jacyś świadkowie. Gdzie? W mieszkaniu naprzeciwko, na górnym piętrze. Zdaje się, że nie słyszeli wystrzału,
ale zauważyli podejrzane zdarzenie. Jeden z nich wyjrzał przez okno i zobaczył dziwne zachowanie kogoś pochylonego nad taksówkarzem. Zabójca wyciął z zakrwawionej koszuli ofiary płat materiału. Dwa dni później Zodiak wysłał go do redakcji San Francisco Chronicle na dowód, że jest sprawcą. Działał bardzo metodycznie. Jego postępowanie z ofiarą i samochodem wskazuje, że czuł się tu wtedy niezwykle swobodnie. Spędził tu sporo czasu, jakby w ogóle nie obawiał się, że ktoś go zauważy albo zatrzyma. Policja znalazła jedną łuskę i kilka odcisków palców, lecz nie była w stanie powiązać materiałów dowodowych z podejrzanymi. Czy ktoś sprawdził, co było widać z tego mieszkania? Tak, policja sfotografowała wtedy stamtąd miejsce zbrodni. Świadkowie mieli na nią świetny widok. Opisali zabójcę, dzięki czemu policja sporządziła jego pierwszy portret pamięciowy. Na jego podstawie można zrekonstruować dzisiejszy wygląd słynnego mordercy. Ponieważ minęło 40 lat i brak nowych informacji, posłużymy się nietypową metodą progresji wiekowej. Nasza ekipa pracuje w rejonie San Francisco nad ustaleniem tożsamości jednego z najgroźniejszych seryjnych morderców w dziejach Ameryki, Zodiaka. Razem z byłymi policjantami nasi badacze szukali nowych informacji w miejscach zbrodni. Kryminolożka zbadała część materiałów dowodowych przy użyciu najnowszych metod. Nasi śledczy dzięki pomocy informatora wytypowali nowego podejrzanego. Na podstawie nagrań jego głosu była dyspozytorka policyjna jest przekonana, że to właśnie Zodiak. Na podstawie portretu pamięciowego mordercy zrekonstruowaliśmy jego hipotetyczny wygląd obecny. Rysownik Steven Mancusi sporządzał portrety pamięciowe dla policji nowojorskiej. Portret pamięciowy sporządza się na podstawie opisu świadka lub ofiary. Dla nas postarzy portret pamięciowy Zodiaka. Ponieważ minęło 40 lat i brak nowych informacji, posłużymy się nietypową metodą progresji wiekowej. Widzę, że marszczył brwi. Do tego bruzdy na czole. Raczej się pogłębiają niż znikają. Nos wymaga modyfikacji. Wtedy był malutki. Z wiekiem nos mężczyzny rośnie, więc mu go powiększę. Steven Mancusi przypuszcza, że tak podejrzany wygląda dziś. Rzadsze włosy, worki pod oczami. Na ogół tak się starzeje twarz. Rysownik zestawia efekt swojej pracy ze zdjęciami Ryszarda Gajkowskiego.
Podobieństwo jest uderzające. Jest bardzo podobny, ale to jeszcze nie dowód. Takie portrety naprowadzają jedynie na trop, stanowią wskazówkę. Doktor Angela Williamson przeprowadziła analizę śladów DNA z listu od podejrzanego Richarda Gajkowskiego. Mamy wyniki. Udało się sporządzić profile genetyczne na podstawie dwóch badanych próbek. W próbce z listu stwierdzono profil mieszany. To oznacza, że próbka pobrana patyczkiem higienicznym zawiera DNA co najmniej dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Z mieszanego profilu nie będzie pożytku. To prawdopodobnie DNA Boba Loomisa i jego żony, którzy dotykali listu. Zostaje koperta. Z drugiej próbki częściowo wyodrębniliśmy profil DNA. Najprawdopodobniej ma kilkadziesiąt lat, ponieważ nie udało się wyodrębnić pełnego profilu. Przy sprawach sprzed lat to normalne. Rzadko otrzymuje się wtedy kompletny profil. Materiał pochodził z zaklejonej, nienaruszonej koperty, więc zapewne znalazł się tam w latach 60. Próbka najprawdopodobniej zawiera DNA Richarda Gajkowskiego. Na jej podstawie ustaliliśmy płeć tej osoby, to mężczyzna, oraz dwie inne cechy. By porównać DNA próbek z materiałami z miejsc zbrodni, badacze muszą mieć dostęp do DNA Zodiaka. W 2002 roku policja San Francisco wyodrębniła część DNA z listu Zodiaka do San Francisco Chronicle. Jak przypuszcza, jest to DNA zabójcy. Porównajmy je z innymi profilami związanymi z tą sprawą. Policja San Francisco odmówiła jednak badaczom udostępnienia profilu. Wysłali jej zatem wyniki swoich badań, licząc, że policyjni analitycy porównają ten materiał z profilem wyodrębnionym w 2002 roku. Inna kopia profilu trafiła do biura szeryfa hrabstwa Napa w celu porównania go z materiałem ze sznura z miejsca zbrodni nad jeziorem Berryessa. Część materiału dowodowego można zbadać pod kątem DNA i na tej podstawie sporządzić profil genetyczny sprawcy. Na przykład na podstawie sznura z nad Berryessy. Chciałbyś ponownego zbadania materiałów dowodowych ze wszystkich czterech zbrodni? Uważam, że ta sprawa jest tego warta. W wyniku naszego dochodzenia pojawiły się cenne materiały dowodowe dotyczące nowego podejrzanego. Nagrania jego głosu, który według świadka należał do mordercy. Fragment jego profilu DNA oraz wizerunki wykazujące podobieństwo do Zodiaka zarówno w okresie jego zbrodniczej aktywności, jak i uzyskane metodą progresji wiekowej. Według mnie jedyny sposób to ustalenie lub wykluczenie jakiegoś podejrzanego. Ja wykluczyłem wszystkich poza Gajkowskim. Nasi badacze mają nadzieję, że nowoczesna technologia i badania DNA pozwolą w końcu wyjaśnić tę zagadkę. Myślę, że na podstawie istniejącego materiału dowodowego można ustalić tożsamość Zodiaka. Dlatego warto jeszcze dokładniej go zbadać. Wersja polska Toja Studios, tekst Jarosław Zalewski, czytał Jaromir Sosnowski.